Lecimy. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk, jeśli ktoś nie wie. I będziemy właśnie oglądać sobie Konopa. Więc lecimy, zobaczmy co tam nowego. Podejrzewam, że mogą być te same newsy co u Gimpera. Ale może będą jakieś, bo ja zauważyłem, że Konopski robi trochę lepszy research od Gimpera. Więcej smaczków, więcej informacji tam daje. Ale mniej więcej mają dosłownie te same odcinki, nie? Więc lecimy. Prickfighty przekraczają kolejne granice patologii i tym razem na konferencji no, doszło już do poważnego uszkodzenia zawodnika. Stój, kur... A, powiem wam szczerze, że dla mnie to gościu powinien zostać skancelowany jak najszybciej, usunięty. Coś takiego nie mam prawa mieć po prostu miejsca. Każdy umywa od tego ręce, a inni sprytnie wykorzystują sytuację do wypełnienia paska PR-u. Dodatkowo przegadamy Beef White'a 2115 i Białasa z SBM. Kolejna edycja bitej śmietanki zaskoczyła. Przegadamy falę ogromnych pożarów w Polsce, a na koniec chip do mózgu od Elona Muska zaliczył awarię na pierwszym testowanym człowieku. Zaczniemy od kontrowersyjnej reklamy Apple, za którą gigant musiał aż przepraszać. Jak wiadomo, Apple to geniusze marketingu i potrafią sprzedać drogo i w dużej ilości. I w związku z premierą Zura Basura, gift to subs. Bardzo dziękuję Zura Basura znowu za dwie subskrypcje. Masakrycznie znowu wydajesz na mnie hajs. Jedyne co mogę zrobić to podziękować, bo nic poza tym nie mogę zrobić. Dziękuję. Dziękuję za bardzo duże wsparcie z twojej strony. Ale rzeczywiście i tak szczerze to marnujesz hajs, nie? Odpuść sobie na jakieś 2, 3, 4 do 5 miesięcy, bo kupiłeś już tyle subskrypcji, że ja już ich nie jestem w stanie zliczyć. Ile ty już kupiłeś subskrypcji? Za 20 parę albo 30. Czy to są takie pieniądze, że to głowa boli. Ty jesteś bogaty? Jesteś jakimś milionerem? Czy o co chodzi? Jak to jest? Czy po prostu wydajesz swoją wypłatę na ludzi z internetu? To też tak może być. Nowych iPadów postanowili nakręcić spot reklamowy, gdzie rzeczy związane ze sztuką typu farby, pianino, rzeźby czy obrazy niszczone są pod zgniatarką. O! A! W ogóle takie filmiki z tymi zgniataniami to kurczę strasznie duże wyświetlenia robią, nie? Bardzo często mi wyskakują różne takie filmy, gdzie gościu na przykład, nie wiem, kulki albo Domestos albo coś innego zgniata pod tym... To jest masakra. Zura Basura, znak zapytania, co się stało? A przemocowna jest okej? Słyszałeś, jak Don Casio się odzywa do ludzi? Ja nie słyszałem, jak Don Casio się odzywa do ludzi, natomiast ja słyszałem rozmowę Don Casio i on po prostu gada trochę jak przygub dla mnie. Natomiast niech się wyzywają, bo on go wyzywa, ten go wyzywa, ale do rękoczynów nie ma prawa dojść. Więc tak. Uważam, że mogą się wyzywać nawzajem, mogą sobie gadać jak chcą, ale do rękoczynów nie może dojść. Niech, bo za to im płacą na ringu. Tam mają się bić, nie? W razie W. A nie, że że wchodzisz w partyzanta z człowieka. Przemoc słowną. Mi tu wisi przemoc słowna. Ja nie jestem taki typ, że wiecie, przemoc słowną. Jakby mnie nie boli przemoc słowna. Jak ktoś mnie będzie wyzywał i tam gadał, że mnie zabije albo coś takiego, to mi to wisi i powiewa. Póki naprawdę nie będzie zagrożeniem dla mnie. W spocie Apple próbowało zwrócić uwagę na to, że ich iPady są jeszcze cięższe niż poprzednie, a i tak skompresowali w nich całą funkcjonalność. Problem tylko w tym, że ludziom nie spodobał się fakt niszczenia sztuki dla spotu reklamowego. Ta reklama idealnie pokazuje, jak chorą i oderwaną od rzeczywistości korporacją stało się Apple. Zniszczyliście wszystkie kreatywne narzędzia oraz wysiłek ludzi. Najgorsza reklama ever. Rozdzierająca serce, niekomfortowa i egoistyczna reklama. Kiedy to widzę, to wstyd mi za kupowanie produktów Apple od 19 lat. Więc kampania okazała się strzałem w kolano, bo zagrali niszczeniem sztuki. Kurwa, ludzie są delikatni. Chociaż powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o pianino, to pianino jest dla mnie... No nie, no bez przesady. No ja bym nie niszczył pianina, no bo po pierwsze to tam to jest w cholerę drogie. To jest naprawdę w cholerę drogie i z bardzo rzadkich materiałów, więc no sorry was bardzo. Jakby wydaje mi się, że to jest przegięcie pały. Rzeczy z nią związane, gdy między innymi targetem docelowym tych iPadów mają być artyści. Po ogromnej lawinie hejtu Apple wydało swoje oficjalne przeprosiny. Kreatywność jest wpisana w nasze DNA i niezwykle ważne jest dla nas projektowanie produktów, które wspierają twórców na całym świecie. Naszym celem jest zawsze celebrowanie niezliczonych sposobów, w jakie użytkownicy wyrażają siebie i wcielają swoje pomysły w życie za pomocą iPada. W tym filmie pokazaliśmy coś zupełnie innego, za co przepraszam. Teraz musimy omówić, co dzieje się w naszym kraju. Przynajmniej się przyznali, mają ludzi od tego, od PR-y. Tyburski jest kozłem ofiarnym, szczerze, ile razy Ferrari atakował ludzi na kontach
a Boxdil to walił też. No tak, ale to Ferrari dla mnie też powinien być skancelowany, bo on tam też uderzył kogoś tam i no, jak jest rozmowa i niech się wyzywają, niech się tam drą, niech sobie gadają co chcą, ale nie może dojść do czegoś takiego, że po prostu z partyzanta wbiega w ciebie typ, nie? No nie może czegoś takiego być, ja na przykład tego nie toleruję, bo niech się wyzywają, poza tym mnie oni nie interesują, ja nie oglądam tego jak oni się wyzywają, bo mi to wisi i powiewa. Ale jak słyszę, że gościu wbija i widzę, że gościu wbija z partyzanta po prostu w typa, to uważam to za mocne przegięcie. Nieważne, co powiedział, nie? Po prostu. Bo od kilku dni jesteśmy zalani pożarami. Najgłośniejszym z nich był pożar hali targowej Marywilska 44. Jest to ogromny kompleks centrum handlowego, zrzeszającego sieci sklepów modowych, punkty gastronomiczne, różnego rodzaju drogerie, a nawet strefę zdrowia. Cały kompleks ma aż 80 tysięcy metrów kwadratowych. Ale doszło tam do tragedii i centrum zapłonęło. Mimo, że straż pożarna dotarła już po 11 minutach, ogniem była już pokryta naprawdę olbrzymia powierzchnia. Nadbrygadzista Feltynowski stwierdził, że jest to nietypowe zdarzenie, aby w tak krótkim czasie płomieniami został pokryty tak rozległy teren. Jednak komendant główny PSP stwierdził, że na ten moment nie można mówić o podpaleniu. To dopiero stwierdzą biegli. Pożar być może wybuchł w kilku miejscach albo na dużej powierzchni. Być może nagromadzenie towarów wpłynęło na takie szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Mimo szybkiej reakcji służb doszło do zawalenia dachu budynku. Tysiące ludzi straciło przez ten pożar dorobek swojego życia. Ja pierdolę. Tragedia. Komendant PSP wyjaśnia też... Nikt nie zginął? Że budynki w nocy było to w sumie, nikt tam nie... W dużej kubaturze są prewencyjnie podzielone na kilka powierzchni, tak by w razie pożaru ogień nie rozprzestrzenił się na całość. Sygnalizacja pożarowa zadziałała, natomiast to, żeby te strefy się pozamykały, być może nie zadziałało. Gaszenie marywilskie trwało całą noc i uczestniczyło w tym aż 12 zastępów straży pożarnej. I w związku z tą sprawą pojawiło się też niefortunne nagranie z jednym z dziennikarzy TVP. ...że poziom podwyższonych, że poziom stężenia podwyższonych, że nie ma pod... Przepraszam, że nie ma szkodliwego... Marywilska to jedno, ale tych pożarów... wszyscy jesteśmy ludźmi. Proszę, że nie ma szkodliwego... Marywilska to jedno... Że co? Czekajcie, to powiedział kurwa, nagranie z jednym z dziennikarzy TVP. ...że poziom podwyższony... I taka zwykła kurwa jak śmieszy. Ale nie, no kurczę, no wszyscy jesteśmy ludzi. Malutka wpadka. Mam nadzieję, że nie stracił roboty, bo tam... W TVN-ach to tam mi popierdoliło się trochę w głowach. Że poziom stężenia podwyższonych, że nie ma pod... Przepraszam, że nie ma szkodliwego... Marywilska to jedno, ale fajne. Tych pożarów w Polsce trochę się namnożyło. Tego samego dnia pojawiły się również informacje na temat pożaru sortowni śmieci i składowisku materiałów pobudowanych w Siekierkach oraz w sortowni gabarytów w Wilanowie. Ten teren jednak jest mniejszy od... Ale słuchaj, to w Polsce jest taki upał, że tak się zaczynają te pożary, czy jak to jest? Czy to jakaś masowo kuźwa podpalacz jakiś to robi? Pady nie mogą być trujące, w przeciwieństwie do sytuacji w Siemianowicach Śląskich, gdzie płomieniami zostały objęte niebezpieczne chemikalia na terenie około 5000 metrów kwadratowych. Na Powsińskiej palił się sam... Stanowski powiedział, że chętnie go zatrudni. Ej, ale ja powiem wam tak. Mi to nie przeszkadza, że sobie przeklnął, bo to było takie naturalne, to po prostu wyszło jak wyszło. Wszyscy jesteśmy ludźmi, no nie ma co gościa tutaj kancelować. No, bez przesady, nie? Samochód, a pożar nie pominął także wieżowca. Kurczę, ale to co tu się dzieje, że tu tyle pożarów? Gorąco jest tak w Polsce? Są takie upały, czy jak? Bo ja, no nie wiem, no nie siedzę w Polsce, nie wiem, ale są takie upały, proszę państwa? Czy o co chodzi? Możecie mi napisać? Przy Grzybowskiej, gdzie sprawdzę jest dwie osoby. Boże! Tutaj też, kurwa, samochód, dwie osoby zginęły. Przy Grzybowskiej, gdzie zginęły dwie osoby. On wypikował słowo zginęły, no ja pierdolę, już po prostu niesamowite. Ale ten YouTube naprawdę jest czepialski. Ze względu na... Nie ma upałów? No to o co chodzi? Skąd tyle pożarów? Złożoną ilość publikacji na temat pożarów w Polsce pojawiło się trochę teorii oraz doszukiwań. Czy przypadkiem nie mówimy tutaj o zewnętrznych działaniach? Czy ktoś połączył pożary w Polsce z pożarem fabryki broni w Berlinie sprzed 2 tygodni? O czym mówi się jako akcie rosyjskiego sabotażu? Kolejny już dziś pożar w Warszawie. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że te będące częścią wojny hybrydowej pożary ustaną po 9 czerwca. Bo wówczas nie będą już potrzebne rosyjskiej agenturze do wprowadzenia kampanii wyborczej do PE. Poniedziałek obudziła nas też informacja o pożaru ze Śląska, a dokładnie to zajezdni autobusowej w Bytomiu. Nie może być, kurwa, zbieg okoliczności, że jest, kurwa, tyle pożarów raptownie w Polsce, nie?
Zginęło co najmniej 10 autobusów, ale na szczęście nie ma doniesień o żadnych osobach rannych. Przez prawie 5 godzin strażacy gasili pożar autobusów w bazie prywatnego przewoźnika. Ogień pojawił się tam po godzinie 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Niemożliwe. Ktoś to robi, bo to jest niemożliwe. Autobusy się nie zapalą od tak sobie. Zwłaszcza, że od środka się zapaliło, bo tam było widać dosłownie. Więc to, tu coś jest nie halo. Tu raptownie wszystko się pali. Coś jest nie tego. Powinno teraz się zmobilizować władze, bo to albo jest jakiś podpalacz, jakiś wariat i jeździ po Polsce i po prostu podpala, albo jest jakaś grupa. No, nie wiem, czy to można sobie dawać teorię, że wiecie, że to jacyś tam agenci. No to różnie bywa, może tak być. Nie można tego wykluczyć. Samego dnia w południe zapalił się dach budynku liceum w Grodzisku Mazowieckim. No aktualnie trwają matury, więc około 60... Nie mam opcji, że to jest kurwa przypadek. Osób zostało stamtąd ewakuowanych. Na szczęście nikt nie został ranny. I na ten moment to są wszystkie pożary sprzed dwóch ostatnich dni. I miejmy nadzieję, że w tej kwestii nic się nie zmieni. Na szybko... Nie, no to jest coś nie halo. Ja nie wierzę w takie przypadki, że raptownie w ciągu 2 dni pali się wszystko wokół w Polsce, nie? W sensie tyle potężnych pożarów. To jest dla mnie troszeczkę aż dziwne, nie? Wrócimy do tematu Neuralinków od Elona Muska. Ostatnio wam mówiłem, że pierwszy chip został wszczepiony człowiekowi do mózgu, dzięki czemu sparaliżowany Nolan może grać w gry wideo, czy przeglądać strony internetowe za pomocą myśli. Neuralink w zamyśle ma pomagać osobom, które utraciły połączenie między mózgiem i ciałem, a w przyszłości naprawić wzrok czy słuch ludziom, dla których obecnie nie ma na to nadziei. To jest ważne słowo, w przyszłości. Niestety, ale jeszcze nie mamy takiej technologii. Ludzkość w sensie nie ma takiej technologii. Neuralinka Elon Musk od razu pochwalił się tym na Twitterze i napisał, że wstępne wyniki wyglądają bardzo obiecująco. Z czasem sam Nolan zaczął rzucać filmiki, jak chip pomaga mu w codziennym życiu. Największą zaletą i komfortem jest to, że mogę leżeć w łóżku i korzystać z komputera. W przypadku każdej innej technologii wspomagającej konieczna była pomoc kogoś innego lub konieczność siedzenia. Ale w międzyczasie pojawił się mały problem. Media obiegła informacja mówiących, że Neuralink uległ awarii dosłownie kilka tygodni po wszczepieniu. Miał zgłosić to sam Nolan, a problem nie stwarzał niebezpieczeństwa dla mężczyzny. Był on wywołany wycofaniem się wielu nici z mózgu, co spowodowało zmniejszenie ilości elektrod oraz neuronów, co możemy również przeczytać na stronie Neuralinka. Jak piszą, w odpowiedzi na te zmiany zmodyfikowaliśmy algorytm nagrywania, aby był bardziej wrażliwy na neuronowe sygnały populacyjne. Ulepszyliśmy techniki tłumaczenia tych sygnałów na ruchy kursora i ulepszyliśmy interfejs użytkownika. W ostatnim odcinku przegadaliśmy bić w języku... Czyli to nie jest jakiś super poważny błąd, po prostu błąd zwykły. To jest w sumie nieuniknione, no nie oszukujmy się, to jest dosłownie nieuniknione, ale technologia idzie do przodu, widzimy. Jeżeli to pomoże takim ludziom, to ja jestem bardzo zadowolony, nie? Znaczy, dziwne, żebym nie był, no ale ogólnie wiecie, o co mi chodzi, nie? Trzeba się cieszyć, że technologia idzie do takiego stopnia, że ludzie sparaliżowani będą mogli normalnie funkcjonować. To jest coś pięknego. No, po prostu. W dobrą stronę idzie. Tylko gorzej będzie, jak takie chipy będą mogły nas kontrolować, co też jest... dużym prawdopodobieństwem w przyszłości. Jakby nie patrzeć, jesteśmy ludźmi, nie? Nasza natura nie jest zbyt dobra. Henrykiem a Drake'em i w ciągu ostatnich dni zdążył się zacząć i skończyć beef na polskiej scenie między Białasem a White'em 2115. Mamy zarzuty oszukiwanie na pieniądze, niekorzystne umowy oraz udawanie rodziny. Więc jest trochę mniej poważnie, ale zacznijmy od początku. Rozpoczęło się to od White'a, który wrzucił utwór, gdzie zaczepia SBM oraz Multiego. Uważa, że SB Mafia mogła lepiej rozejść się z grupą 2115. Opuściłem SBM, dzięki za wspólną przygodę, ale mogliście lepiej rozejść się z 2115. Odnosi się też do versus utworu Solora i Białasa o tytule Mamy Ciężko, w którym pada zwrotka o tym, że panom znudziło się udawanie rodziny raperów. I White na to odpowiada, że z jego strony rodzina nie była udawana. Może wy udawaliście rodzinę, no ale ja nigdy nie. Następnie postawił zarzut o to, że został oszukany przez bookera koncertowego. I chodzi tutaj o agencję Sold Out, firmę byłej dziewczyny Solara. Odpowiadała ona m.in. za trasę koncertową White'a w 2022 roku. Później jednak drogi Sold Out i SBM się rozdzieliły i powstało SBM Events. Na sam koniec White stwierdził, że uderzy w Multiego, nawiązując do jego reakcji na jego utwór Off-White, gdzie w pewnym momencie Multi zwrócił uwagę na to, że White po prostu... Mówiłem, że będę legendą. Co to k***a było? Zrobił fikołka i wypadł z bitu. Potem na streamie na Instagramie tłumaczył się... no, jak dla mnie, ja tam rozumiem... Akurat jeżeli chodzi o Multiego, ja lubię, wydaje mi się, że on ma wszystkie takie szczere reakcje, parę obejrzałem, jakby, no gościu mówi co myśli, mi się to podoba, mi się to podoba po prostu. Że to był tylko taki koleżeński pstryczek. Czy wnucie jest strzał do Multiego?
Nie powiedziałbym strzał. Raczej koleżeński taki, wiesz. Następnie do gry włączył się Białas, publikując diss "Uważaj z kim pijesz", w którym odpowiada na zarzuty White'a oraz stawia kolejne nowe. Białas sugeruje, że ostatnią płytę White'a o tytule Pretty Boy tekstów nie pisał on, tylko ktoś inny. Jeżeli już tak się otwierasz, mało lat, to może iść do żurnalisty i powiedz, kto napisał ci Pretty Boya. Przypomina czasy, że kiedy White został zakontraktowany w SBM, to każdy śmiał się z niego oraz jego muzyki. A dziś mimo ogromnego sukcesu i wydawania kasy na ciuchy, nie stać go na wdzięczność. A dzisiaj tyle wydajesz na ciuchy, że nie stać się nawet na wdzięczność. Białas mu zarzuca wydawanie milionów i setek tysięcy złotych na swoje zachcianki, a przekazanie na dom dziecka tylko 10 tysięcy złotych. No. A na ilu wydałeś 30 tysięcy, a na dom dziecka dałeś 10 koła? W końcu jak on mógł dać tylko 10 tysięcy? Nie wolno tak? Więcej White mogłeś wpłacić, nie tak mało? Warto też tutaj na chwilę zostać, bo chodzi tutaj o akcję świąteczną z 23 roku. Robił ją kanał 110. Ja uważam, że każdy wpłaca tyle, ile chce, nie? Nie musi być jakiś określony ten. Każdy wpłaca... Multi jest super. Ja lubię gościa. Mi się wydaje, że on jest po prostu szczery, dlatego lubię. Ja lubię, jak ktoś jest szczery, nie? Nie musi się wszystko podobać. W ogóle mnie irytują te kanały, gdzie dosłownie wszystko się podoba, bo ja mam wrażenie, że oni nie są wcale, że to jest w ogóle udawane takie, nie? Ja nie uwierzę, że każdemu wszystko, kurwa, się podoba w internecie. To jest dosłownie dla mnie niemożliwe, nierealne, albo ja po prostu mam inne myślenie. Procent i pytanie oni 100 influencerów o prezenty dla dzieci z wrocławskich domów dziecka. Zapytaliśmy 100 influencerów, czy wyślą nam prezenty na święta, ale nie dla nas. W filmie prezenty przekazało wielu influencerów, czyli m.in. Freeze, Gen Z, ekipa Thunder, Yoshi, a także White, którego jak pozostałych poprosili o kupienie jednego z prezentów na liście. Sporo osób nam odpisało, tym odpisał nam też White'cio 2115. Na co on zapytał, ile chłopakom brakuje do pełnej kwoty, za którą zakupią wszystkie prezenty. Zapytał nas, ile brakuje nam pieniędzy i przelał nam brakującą kwotę od tak. Po prostu. Zrobił przelew i dzięki niemu kupiliśmy resztę prezentu! I po prostu przelał kasę w wysokości około tych 10 tysięcy złotych. Co to za zarzuty o oszukaniu przez bookera... Ej, to jest zajebiste ten. Nie musiał, a wysłał. Dla mnie to jest git. ...koncertowego. White robił trasę sold out, którą Białas miał... Właśnie, i o tym mówiłem. Właśnie chciałem wam to powiedzieć jeszcze raz. Knopski robi lepszy research, nie? Bo Gimper jakby tak zahacza temat, a Konopski go tak bardziej rozwija. To jest, to muszę pochwalić Konopka. Odradzać, stwierdzając, że mógł zorganizować ją z eventową odnogą SBM. Następnie Białas oskarżył go o nierozliczenie się do końca ze swojej trasy i bycie sknerusem. Trasy jak za poprzednią jeszcze nie zdążyłeś sknerusie niektórym zapłacić. W końcu mamy takie klasyczne bingo, czyli spadły ci zasięgi, więc dlatego nas zaczepiasz. I nazwanie White'a narcyzem. W mniej niż 24 godziny pojawiła się odpowiedź od White'a pod tytułem "Rodzina ma znaczenie". I odpowiada tam, że dał na dom dziecka 10 tysięcy złotych, ponieważ chciał zrobić dzieciakom wigilię, ale nigdzie się tym nie chwalił w przeciwieństwie do SBM, które jest znane z dużych i głośnych akcji charytatywnych. W przeciwieństwie do was żadna akcja marketingowa, chciałem zrobić dzieciakom wigilię. Wiem, że nie mieści się to w waszych głowach, po prostu z czystej dobroci to zrobiłem. No i hej, tutaj może się tym nie chwalił, ale wiedział, że youtuberzy robią o tym filmach, tak czy siak zbudujesz sobie na tym PR i będzie to publiczne. Na pewno słusznie White wypunktował Białasa, że nie liczy się to, ile dał na ten dom dziecka. Ja mówię o tym, że niech się lansują, niech im to ego podnosi, ja mam to w dupie. Jeżeli naprawdę pieniądze zostają przeznaczone na dzieci, na przeznaczone na jakieś tam inne rzeczy, na przykład na psy dajmy na to, tak, na karmy jakieś, to jest dla mnie mniejsze zło. Ja popieram mimo wszystko. Nawet największa menda internetowa, jak wyślę sobie kasę na jakieś tam dziecko, które potrzebuje po prostu, to mimo wszystko niech się lansuje i niech się tym chwali, w sumie mam to w dupie. Ja wiem, że to jest trochę irytujące, że oni sobie wycierają jednak dosłownie tą charytatywnością twarze, natomiast to jest takie mniejsze zło, nie? Niech się lansują, niech sobie gadają co chcą, ludzie i tak wiedzą swoje, a pieniążki jednak tym na przykład dzieciom się przyda, więc dla mnie bomba. Witam serdecznie, cześć oświecony, witam. I by ten tego nie wyśmiewał. Ale cię nie obchodzi sknero, czemu tylko... Cię wyśmiewasz ile? Na zarzut, kto mu napisał album, odpowiedział, że Białas tam napisał jedynie półtora zwrotki. White rzucił też oskarżenie, że wytwórnia SBM nie rozlicza się uczciwie ze sprzedanych sztuk swoich płyt, co wychodzi na niekorzyść artysty. I miało to doprowadzić do tego, że White nigdy poza Kalifornią nie otrzymał diamentowej płyty. W temacie nierozliczenia się z trasy White przyznał, że zapomniał uregulować jedną płatność na 2000 zł i już to zrobił. Hej!
Wbiję się w pierś, wypadło mi z głowy, Sikowi przelać dwa koła. White też mówi, że skoro mowa o pieniądzach, to niech SBM pokaże, co mają zapisane w swoich umowach. Nie wiem jak wy, ale ja nigdy nie czaję tych wątów o umowy. Ktoś coś przeczytał, przeanalizował, podpisał, a potem ma o to problem. Podpowiedzi na zarzut o brak wdzięczności. White... nic nowego. Już ci kiedyś o tym wspomniałem, ale zawsze było coś innego do oglądania, więc teraz na fali drugiego sezonu sabotażysty od Reziego może kiedyś obejrzysz fajne show. Imo, ja nie wiem o co chodzi, jakiś sabotażysta. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Elena, jakiś sabotażysta, kij wie o co chodzi. Jakiś kanał sabotażysta? Twierdzi, że je oddał w rodzinnych umowach z SPM i stwierdza, że lojalność ze strony wytwórni to jedynie słowa, a Białas jest mitomanem. White też ostrzega jedną z nowych twarzy SBM, że umowa jest niekorzystna. Uważaj, z kim pijesz, powodzenia, Sara, masz chujowy kontrakt pod nosem. I wymienia, że Adi Nowak, BDOS, Nypel i Mata są skonfliktowani z SBM. Odpowiedzi na to, że kupił chatę za 4 miliony, odpowiada, że drugie tyle zainkasowała wytwórnia. Sugeruje to podział 50 na 50 i nie brzmi to jakoś niekorzystnie. Nie znamy szczegółów tych kontraktów i co tam oprócz tego było. Na koniec jeszcze oznajmił, że to była jego pierwsza i ostatnia odpowiedź. Dziękuję ci tylko za to, że kiedyś... Czyli to, że ma umowę 50 na 50, tak? Czy to jest korzystne dla artysty? Zależy, co robi wytwórnia, nie? To też jest ciekawe, co robi artysta, a co robi wytwórnia, bo jak on tylko przyjeżdża, nawija do mikrofonu i zgarnia hajs, no to wydaje mi się, że to jest uczciwa umowa. Natomiast jeżeli sam wszystko robi i tak dalej i ma tam tylko jednego gościa, który mu pomaga, no to już jest inna rozmowa, nie? To już jest inna rozmowa, ale ja podejrzewam, że oni tak, koncerty im załatwiają, wszystkie umowy, podatki i tak dalej, pewnie się niczym nie przejmują, więc no to nie jest w sumie złe. Ale to w sumie ja nie wiem, na jakiej zasadzie są te umowy, nie? Ile co tam ten? To jest właśnie ciekawe. Czym jest dobra umowa z takimi wytwórniami, nie? Byłeś moim największym idolem. Dlatego z szacunku do ciebie już ci nie odpowiem. Następnego dnia Białas wypuścił kolejną i ostatnią odpowiedź ze znacznie lżejszym tonem. Odpowiada, że nie chciał tworzyć bifu, bo czuje się jakby bawił się synem pochowanego i nie chce wojny ze swoim byłym przyjacielem. W odpowiedzi na wersy White'a dotyczące umów SBM, Białas stwierdza, że to nie jego interes i do podpisania umowy nikt nie został zmuszony. Przyznał się, że poruszenie tematu przekazania przez White'a 10 tysięcy złotych na dom dziecka nie miało sensu. Białas też twierdzi, że wytwórnia chciała pożegnać się z White'em, jednak ten nie odbierał od nich telefonów. Robiliśmy ci specjalne wyróżnienie, ale tak jak telefonu, ty nie chciałeś go odebrać. Na koniec Biała zamyka, mówiąc, że jest mu wstyd, że muszą rozmawiać na lisach zamiast normalnie. A jeżeli dla White'a najważniejsza jest wygrana, to może sobie ją wziąć. Lecz jak dla was najważniejsza jest wygrana, to jest wasza. Pierowot nawet mądre zamknięcie klapy tego bifu na zasadzie starszego wuja, który jest taki stary i zmęczony, że nie chce mu się w to bawić. Oddaje tą wygraną młodszemu. 3 lata temu chyba nikt by sobie nie wyobrażał, że taki gigant jak SBM będzie toczyć przepychanki ze swoimi flagowymi raperami. Trochę smutne, że tak to wszystko podupadło. To nie rodzina. Już takie są fakty, nie łączy nas krew, łączą kontrakty. Ostatnie numery artystów na... No powiem wam tak, no to różnie bywa, możliwe, że po prostu ludziom nie pasują te rzeczywiście umowy, no ale podpisują, no to potem co mają się dziwić? Kasa, jak nie wiesz o co chodzi, to pewnie o kasę chodzi. Taki program influencerzy mają różne konkurencje i ktoś spośród nich jest sabotażystą, czyli ma im przeskazać, reszta ma go zdemaskować, grają o kasę. A kojarzy coś, chyba próbowałem odcinek pierwszy obejrzeć. To tam Freeze to organizował, tak? Dobrze kojarzy, czy nie? Kanale wytwórni osiągają bardzo mierne wyniki, a z SBM-u odeszli ich najwięksi artyści. Bo dalej jako widzowie nie do końca znamy całą tą sprawę. Jedna i druga strona ma do siebie jakieś ewidentnie wąty, zarzuty i niewyjaśnione sytuacje, które co jakiś czas tak enigmatycznie wypluwają publicznie. Irytujące są też te ciągłe niewiadome, bo dalej jako widzowie nie do końca znamy całą tą sprawę. Jedna i druga strona ma do siebie jakieś ewidentnie wąty, zarzuty i niewyjaśnione sytuacje, które co jakiś czas tak enigmatycznie wypluwają publicznie. Rzućcie w komentarzach, co tym wszystkim sądzić. Teraz przegadamy trzecią edycję charytatywnej gali Bita Śmietanka. Podsumujemy najmocniejsze akcje i ile tym razem udało się nazbierać kasy. Jak nie słyszeliście, Bita Śmietanka to event, w którym biorą udział przede wszystkim streamerzy, ale nie tylko. I całość organizowana jest totalnie luźno. Mosino jedne! Gala jest darmowa i streamowana na Twitchu oraz YouTubie, a wszystkie donaty idą na cele charytatywne. Jeśli sami macie ochotę wesprzeć zbiórkę, to macie do niej linka w opisie. W pierwszej walce mieliśmy Zgrywa i Czara NBA, który przez bycie faworytem miał wylosować na kole fortuny pewne utrudnienie walki.
walce, czyli lanie go z pistoletu wodą po oczach przez sędziego. Ja pierdolę. Oblewka, co jest? Oblewka, będziemy mieli oblewkę. Finalnie mimo takich przeciwności losu Czaro zdominował zgrywa. Poważnie? Kolejny pojedynek był pomiędzy Popożonym że... z Ksajo. Ty dobrego fryzjera mają. Powiem wam szczerze, że jestem zdziwiony. Gościu dostaje po oczach wodą i ja i tak wygrał walkę, nie? Wow. Trzeba zawsze czytać, co się podpisuje. Nie no, słuchaj, jest umowa. Jak masz taką umowę, zwłaszcza z taką wytwórnią, to powinieneś po pierwsze iść do prawnika z taką umową. Ten prawnik powinien ci to przedstawić na, że tak powiem, zwykły język, bo pewnie tam są jakieś różne te... Powinien przeanalizować i dopiero się podpisuje, nie? Tak wiesz, puch, na szybko. Industries i Bonakiem. I między rundami obaj panowie byli dokarmiani McDonaldem. Co ciekawe, to zagraniczne konto twitterowe, czyli Happy Punch, opublikowało shota podpisanego: zawodnik MMA zamówił maka między rundami i zrobiło to za granicą prawie milionowy zasięg. Na samo starcie wygrał Popo. Następna z walk była 2-2 i w starciu zmierzyli się przez... No ja lubię maka w sumie, nie? Może mu pomogło, a nie przeszkodziło? Orzeźwiło go. A możliwe. Przedstawiciel Twitcha z wykopkami, z których to jeden... Normalnie coś mi się stało z łokciem. Nie mogę normalnie zgiąć, podrapać, nic. Masakra, nie? Boli mnie cholernie. Nie wiem, co się stało. Wstałem i raptownie mam bóle. Normalnie ciężko mi podnieść, więc będę tak troszkę półprzytomny jakby, nie? Wybaczcie za to. Ale dosłownie muszę dwoma rękoma podnosić szklankę. Ja pierdzielę. Pierwszy raz coś takiego mam. Chyba po prostu może uderzyłem nią, jak spałem, czy co, bo nie wiem. Nie mogę normalnie ruszyć, nie? O nie, tylko nie to, nie live, nie teraz, jestem do 22 w pracy. Jak długo będzie ten live? No nie za długi, nie? I hej wszystkim. Kontuzja od grania w gry? Możliwe, Natalio, możliwe. Wiecie, bo to jest wymagające, tak? Pykanie myszkę jest wymagające. Pokazałbym wam myszkę, ale nie podniosę już łokcia. Nie wiem, może przed treningów jak się najadł? Oprócz tego, że nie za bardzo było wiadomo, gdzie patrzeć, to w ringu pojawiły się kule do fitnessu, mające za zadanie jeszcze bardziej... Oni powinni dać im te malutkie kulki i sypać na ten ring cały. I oni by dosłownie w tym pływali, musieliby walczyć. To by było ciekawsze. I uatrakcyjnić to starcie. Nie, no nic się nie dzieje. Te piłki nic nie robią. W pewnym momencie starcie zmieniło się w 2-1 ze względu na to, że jeden z zawodników w czerni nie mógł już dalej walczyć. Przechodząc do następnego starcia, było ono chyba jednym z najbardziej kontrowersyjnych, czyli 2-2 starcie par. Z tego też wynika, że dozwolone było się bić międzypłciowo, z czego jedna para skorzystała i... Kurczę, powiem szczerze, że ja nie lubię patrzeć, jak kobiety się biją. Ja nie mówię, jak zawodowcy się biją, tak, zawodowe, że tam znają się na rzeczy i się napieprzają, bo naprawdę hardkorowe są te dziążki. Ale nie lubię, jak amatorki się biją, bo zawsze to wygląda w ten sam sposób, czyli tak. To jest irytujące, jeśli się na to patrzy, nie? Irytująco. Dziwacznie. Chłop zaczął bić. Okej, zbliżasz się do 30. Może do tego żarcik. Dlaczego mi przypomniałeś? PK, co ty, jak mogłeś? Jak mogłeś mi to przypomnieć? Bić babę. Ale to prawda. Ale zajebał. Jedni się tym oburzyli, drudzy cieszyli. Finalnie ta para uszła zwycięsko. I Yuki! I Yuto! Kolejna walka była naprawdę legendarna, bo pojawił się na niej pan Bogdan. Bogdan jest... Ja powiem tak, ja już o tym mówiłem. Ja szczerze mówiąc nie uderzyłbym jej... no nie wiem czemu, ale ja chyba bym jej nie uderzył. Chociaż się śmiałem wcześniej, że w pierwszej kolejności bym się rzucił na kobiety, żeby szybciej, ale nie... Nie uderzyłbym jej. Poczekałbym się, jak moja kobieta by się z nią biła i jakby przegrała, to po prostu nie wiem, co bym zrobił. No chyba, żebym nie uderzyła, no to wtedy dostałaby. Ale tak że wiecie, że się wpieprzam w walkę na przykład mojej kobiety z tą dziewczyną i walę jej gonga, to raczej bym czegoś takiego nie zrobił. Natomiast dziewczyna podpisała umowę, wiedziała na co się szykuje i wiedziała o tym, że jeżeli jej chłop przegra, no chyba, że ona miała taką totalną wiarę w swojego chłopa, nie? Wyobrażacie to sobie? Macie totalną wiarę w swojego chłopa, że wygra tą walkę, więc nie musicie się przejmować, a tu jeb, zdziwko, gościu dostał w mordę, padł, nie mógł walczyć i ci wychodzi ten, i gościu ci wali mukę, ale nie, no z drugiej strony ja powiem tak, podpisała umowę, wiedziała co się kręci, nie ma co się oburzać, no to jest takie moje stanowisko.
z ortą w budynku Ksaja i panowie mieli na pięku ze względu na fakt, że Bogdan był winny włodarzowi około 1000 zł. I było to podsumowanie wszystkich mniejszych bądź większych pożyczek na gry, gdzie de facto chodziło zawsze o fajki i alkohol. Ale na odkupienie swoich długów pan Bogdan wystąpił na śmietance. Walczył z młodszym i wyższym streamerem, jednak nie ustępował. O to chodziło, czyli on kaskę wisiał, a dobra, do tego stopnia, że to on wyszedł zwycięsko. Nadrobił live i napisał ci długi komentarz podsumowaniu Eurowizji. Mam sporo do powiedzenia, ale tymczasem wracam do pracy. Berka, miłej roboty, chociaż wiem, że to jest dosyć niemożliwe, żeby było miło w robocie. Ale życzę ci, żeby było miło. Pan Bogdan wystąpił na śmietance. Walczył z młodszym i wyższym streamerem, jednak nie ustępował do tego stopnia, że to on wyszedł zwycięsko. Ale ja widziałem fragmencik tej walki, bo nie oglądałem jej całej, ale widziałem fragmencik, no i po prostu ten youtuber mu dawał duże fory, to nie było tak, że się na niego rzucał, po prostu czekał, aż on tam u niego uderzy, no przecież to jest starszy facet, no to widać było, że miała być zabawa, nie? I było. Internet został zalany masą memów z panem Bogdanem, aka Rokim. W co-main evencie zmierzył się Diables, czyli chłopak streamerki nieuczesanej, którego ta jako wspierająca partnerka postanowiła wesprzeć dobrym słowem. Przed tą walką. Wsparła go słowami... Walczył z wronki. Bez kitu. Ja mam powiem szczerze, że ja lubię nieuczesaną. Ona jest fajna, bardzo ładna i bardzo fajna, taka pozytywna dziewczyna. Czasem mi wyskakują jej shorty i sobie obejrzę. I ona rzeczywiście gada w ten sposób, że... I ona tak szybko nawija, że kompletnie nie rozumiem czasami, co ona mówi. Naprawdę, jak sobie posłuchacie ten, jak sobie posłuchacie nieuczesanej, to ona rzeczywiście tak czasami szybko nawala, że kompletnie nie rozumiem, co ona powiedziała i nawet jak sobie przysłuchacie to kilka razy, to i tak nie dacie rady tego zrozumieć, więc to jest dosłownie, więc rozumiem, nie? I raczej bez zaskoczenia, że Wronek tę walkę wygrał. Dawaj, bij się! Main event to Ksajo vs Filipek, które już wielokrotnie biły się w fejmie. Przed ich walką byliśmy też świadkami powrotu Gimpsona po 7 latach. Tak. Ale nie to, k***a! Był nie ten! Tak, 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 weź sprawnie, bo pozamiatam łaków niczym jak na wydaście. Koncert Gimpera zdecydowanie dowiózł bardziej niż sam main event, który wyglądał bardziej jak taki lekki sparring wycieńczonych ziomków, ale ciężko się dziwić, skoro jeden z nich prowadził przez kilka godzin spory event. Sama walka była bliska, ale finalnie zwyciężył underdog, czyli niższy i lżejszy Filipek. Tak zakończyła się trzecia edycja Bitej Śmietanki. Na fundację zostało zebrane aż... Ja ogólnie popieram, fajnie się chłopy bawiły, pobili się, ludzie to lubią, z taką fajną, powiem wam szczerze, z taką klasą. Znaczy, no wiecie, na spontanie fajnie. Znaczy, na spontanie to nie było, bo to było zaplanowane, ale wiecie, o co mi chodzi. Wychodzicie, bijecie się, na dzieciaki są zbierana kasa i jest fajnie. I mi się to podoba bardzo, nie? 100 tysięcy złotych na dzieciaki i ponad 30 tysięcy na psy. Internauci jednogłośnie ocenili galę pozytywnie. No jasne, na że koniec tak. Przejdziemy do tej Wolę to niż te pieprzone fejmy, gdzie tam patusów się... Bardzo lubię nieuczesaną, czasem ma takie zabawne teksty, że można się posikać. Ona mi czasem wyskakuje i ja ją bardzo lubię słuchać. Ona jest bardzo fajna, pozytywna taka dziewczyna. No i ładna. I ja lubię patrzeć na ładne kobiety. No nic na to nie poradzę, przykro mi bardzo. No to czasem mi wyskoczy, ale ona naprawdę czasami jak coś powie, to po prostu nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. Gorszej od nogi Freak Fightów, bo wczoraj wydarzyła się pierwsza konferencja fejmu i incydent na tej konferencji oburzył ich własnych odbiorców. O, no to ona jest w drugim sezonie sabotażysty. O, no to w sumie ciekawe. Główni sprawcy się nawzajem... Ale będę musiał obejrzeć, bo ja obejrzałem te coś... My próbowaliśmy na live obejrzeć tego Freeza, nie? Z tym, jak on w tym domu tam jakieś zadania też dawał, ale nie oglądałem tych sabotażystów od Reziego. Będzie trzeba zobaczyć, czy to będzie fajne, czy to będzie się dobrze oglądało. Zajem za to obwiniają. Ale od początku, jak wiadomo, obecna karta Fame dla sporej ilości widzów jest po prostu nudna i przepełniona naprawdę randomowymi zestawieniami, więc musieli naprawdę dobrze wykorzystać tę jedną konferencję, by wzbudzić zainteresowanie, sprzedać ludziom to pay-per-view za 50 zł. Pewnie o tym już słyszeliście, ale zawsze przed konferencją zawodnicy są briefowani do wzmożonej aktywności. Po prostu się jest też konop? O, jak się tam zachowuje? Bo on ma taki vibe dla mnie cwaniaczka, nie? Nie chcę go obrażać, chociaż to jest to w sumie obraza, bo ja go nie znam, ja nie wiem, czy on taki jest, ale on ma naprawdę vibe dla mnie takiego cwaniaczka, nie? Taki kurcze...
No. Jego niezamulania. A dwóch najlepszych zadymiarzy konferencji dostaje bonus 15 tysięcy złotych. I nie ma do tego żadnych wytycznych czy specjalnie ustalonych granic i każdy definiuje sobie robienie dymów na swój sposób. Wczorajsza konferencja była przepełniona... Cichy jest konop? O, ten... Raczej się nie wyróżnia póki co? No to ciekawe, kurczę. Myślałem, że on bardziej taki, wiecie, tu tego, trego, srego, a tu nie, nie? Tolom, wyzwiskami, czy atak... W internecie cwaniak, a w rzeczywistości... Okej, okay, czaję, czaję. No spoko, ostatnio się przebrał za zbuntowaną nastolatkę. Z partyzanta, okay. Ale nie przykuwano do tego jakoś specjalnie uwagi, dopóki komuś nie stała się krzywda. Po ostrej wymianie zdań między Casio a Tyburskim, ten drugi postanowił wlecieć z pełnego rozpędu z buta w swojego przeciwnika, a następnie dobić go na ziemi mikrofonem i pięścią. Stój, kurwa! Czemu oni to blurują? Ale mi to wkurwia te blurowanie, jak mam być szczery. Czekajcie. Bo ja chcę to zobaczyć. Szczerze mówiąc. Czekaj. To był Tyburski, tak? Tyburski wjazd na Casio. Powinno znaleźć coś takiego, nie? Czy nie? Config Fame? A to jest 19 minut. A tu jest 15 sekund. Dobra. Dobra, mam. Proszę państwa. Bo mnie wkurwia te blurowanie, naprawdę. Transie jebany. Paweł, stój, kurwa! O, mordę! On mu zajebał z kolana w ryj! O, jasny gwint! On mu normalnie z partyzanta w kolano wyjebał w ryj. To już jest przegięcie pałek, jak dla mnie. Jasny chuj. No i z mojej strony ja będę wnosił o to, żeby... Ale kutas, nie? To już jest przegięcie pały. Powiem wam szczerze, że to możecie się śmiać, możecie gadać co chcecie, ale jakby odpowiednio uderzył, gościu by na przykład zarył, nie wiem, skronią o stół i mógłby być kaleką, albo jeszcze gorzej, znaczy, mógłby być kaleką, mógłby umrzeć, nie? Ja pierdolę. W sumie jak każdy w internecie jest jak konopek. Przegięcie pały. Poskutkowało to rozcięciem głowy Casiusza i naprawdę obfitym krwawieniem, które wykluczyło go z udziału z konferencji oraz najbliższej gali. Oczywiście dostaliśmy wzmożoną reakcję federacji, czyli Ulfik powiedział, z całego obiektu Paweł został aktualnie wyrzucony. Z tego będą poważne konsekwencje i na pewno z całego obiektu Paweł został aktualnie wyrzucony, że nie ma go z nami nawet na tej hali. Do akcji wkroczył też Bogzel, robiąc to co zwykle, czyli przepraszając, i rzucił mocną deklarację, że będzie wnosił, by Tyburski został wypierdolony z federacji. A ogólnie jako włodarz chciałbym przeprosić za zaistniałą sytuację wszystkich tu obecnych. Nie udało nam się po prostu uchronić tutaj tej akcji. No i z mojej strony ja będę wnosił o to, żeby Paweł Tyburski został wypierdolony z tej federacji szczerze. I wielki włodarz dostał nawet za tą stanowczą decyzję dużo propsów w komentarzach, ale zauważyłem jedną dziwną zbieżność, bo te kilka różnych kont piszących bliźniaczo podobne do siebie komentarze popierające Bogzdela i wchodzące mu w anusa zostały założone 8 kwietnia 2024 roku. Dosłownie każdy z nich, czyli DJ Frytek, David Gomez, Netflix Daddy, ewidentnie zbieg okoliczności, przecież to na pewno nie są boty regenerujące jego wizerunek. Zresztą... No na pewno są, ale on już się deklarował, że on będzie miał taką właśnie, że tak powiem, grupę uderzeniową, jak on to powiedział, tak? Dobrze pamiętam? Grupę uderzeniową, on będzie miał taką i ma, nic mnie to nawet nie dziwi, nie? Naprawdę zdumiewające jest to oburzenie Bogzela Tyburskim. Dosłownie zachowywał się tak na jednej z ostatnich gal, gdzie uderzył z pięścią Żwiaka. Kolejny zjeb. Zachowywał się tak na jednej z ostatnich gal, gdzie uderzył z pięścią Żwiaka. Boże, zajebisty jest Bogzel, nie? To jest człowiek, kurwa, powiem wam szczerze, ten człowiek to jest, jak go nazwać? Po prostu chodząca, dobra, muszę lecieć do Utah. Cześć oświecony, dzięki, że wbiłeś. Jak nazwać Bogzdelinio? Kurwa mać, tutaj nie popiera takie z partyzanta wyjeżdżanie, a sam robi dokładnie to samo, czyli bije. O Boże, po prostu tragedia. On powinien też być wykluczony.
To jest prostu... takie samo zachowanie, tylko że wtedy... Jezu, powiem, ja nawet nie wiedziałem, że on tak zrobił. Ja myślałem, że on tak nie zrobił, a on tak zrobił, bo ja nie oglądam tego, nie? To jest po prostu... Boxdelinio mu się włączył, kurwa, i Boxdelinio chciał rozpieprzyć wszystko. Nie no, tragedia, nie? Masakra. Wtedy obeszło się bez żadnych poważnych obrażeń. Potem włodarz w wywiadzie wycofał się z tej swojej wielkiej deklaracji, że Tyburski zostanie wypierdolony z fejmu i najpierw jednak muszą sobie przeanalizować feedback i nastroje w internecie, a potem pojawi się decyzja co do Tyburskiego. Musimy zobaczyć też feedback, jak zareagował internet. My sobie to monitorujemy i z backstage'u po prostu jakby jesteśmy w stanie podejmować... Boże, co za zjebani ludzie, co za zjebana federacja. Gościu wchodzi dziś z partyzanta, mógł go zabić kurwa nawet. I to śmiechem, żartem, ale naprawdę on mógł go zabić, bo jakby dobrze palnął, walnąłby go dobrze z kolana w łeb, uderzyłby o stół, mógłby być kurwa kaleką, bądź by zginął. I oni się zastanawiają, jak ludzie to odbiorą, jak ludzie, będzie takie 50-50, to w sumie zawalczy, nie? Co za popierdolenie. To właśnie pokazuje, jakie ma podejście Boxdel. Nic się nie zmienił. Boxdelinio, kurwa, forever. Decyzje na bieżąco. Nie wiem, jak nastroje w internecie, bo wiadomo, że... Czasami... Kurwa, no szklanki nie mogę podnieść, kaleka ze mnie już jest. Co to się stało z tym łokciem? To się różni, publika na miejscu, kontra publika gdzieś tam w sieci. Nie wiem do końca, jak to interpretować, ale Fame chyba najpierw musiało przeanalizować, że jest wystarczająco dużo komentarzy i***cych Tyburskiego, po to, by podjąć jakąś decyzję. A ich oficjalny statement, który opublikowali, to dyskwalifikacja z nadchodzącej gali. Więc w sumie to nie zaprzeczyli, czy chłop, który przed chwilą rozwalił komuś głowę na kamerze, jeszcze kiedyś nie wystąpił u nich, no bo napisali tylko o nadchodzącej gali. Według mnie federacja dostała to, czego chciała i oczekiwała. Wy sami podkręcacie zawodników, dajecie im bonusy, chcecie tej patologii i szumu medialnego i to nie tylko od backstage'u, ale też na scenie. Prowadzący podkręcają tych zawodników, na przykład naciskają na face to face'y w najbardziej zaognionych momentach, kiedy jest największe prawdopodobieństwo, że ktoś się na kogoś rzuci. O, no ty kurwa tabletek nie wziąłeś przepisanych dla ciebie. Nie wziąłeś tabletek, to weź kurwa je w końcu, dobrze? A nie wyrzucaj za kobieta do śmietnika. Ale ja nie mam żadnych tabletek przepisanych. To zróbmy wam, słuchajcie, face to face, stańcie naprzeciwko siebie, zobaczymy. A jak tylko się przekroczy jakąś waszą mityczną granicę, to robicie poważne miny, statementy. Tego będą poważne konsekwencje i na pewno z całego obiektu Paweł został aktualnie wyrzucony. I udajecie bardzo oburzonych pod publikę. Poza tym, że Tyburski jest wielkim przygłupem nie panującym nad emocjami, to Casio ma mocno niewyparzoną mordę i rzuca w stronę ludzi straszne obelgi, a słowa mogą nieść ze sobą konsekwencje. Ale do tej całej piramidki mamy... Tak, no oczywiście, że słowa mogą nieść konsekwencje, ale ja uważam, że niech sobie tam debil wyzywa kogo chce. Ja bym nawet nie zwracał uwagi, że kretyn mnie wyzywa, bo dlaczego miałby mnie to obchodzić? A tak naprawdę to, no bez przesady, żeby gościu cię wyzwał, to co, ja mam mu wjeżdżać z partyzanta, zaskoczenia? Raczej bym, jak już miałbym się kurwa z nim lać, no to dawaj kurwa tutaj, dawaj mi tu i zaczniemy się bić, a nie, że ja wchodzę z partyzanta, bo to jest po prostu zwykły, bez honoru walka. Tak się nie robi po prostu, ja nie jestem nauczony czegoś takiego, ja nawet jak się lałem... Raz chyba, nie, dwa razy w życiu pierdolałem z partyzanta komuś bez zastanowienia, nie? Dwa razy w życiu. Ale to teraz bym inaczej to załatwił. Jakby ktoś mnie wyzwał, to po prostu bym zaprosił go na solówkę i tyle w temacie. No. Jakby mnie już tak bardzo denerwował oczywiście. Bo zazwyczaj to olałbym po prostu. Olałbym ciepłym moczem, nie chce mnie wyzywa, obraża i tak dalej. Póki mnie nie tyknie, to nie będę się bił. No, spoko odcinek. Dam łapeczkę, coś dla statystyk i lecimy dalej. Świat internetu.